Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica Dariusz Pogorzelski. Witam Państwa i zapraszam na Polski Punkt Widzenia. A gośćmi tego wydania programu są dzisiaj panowie. Pan profesor Piotr Jaroszyński, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Szczęść Boże, witam. Szczęść Boże. I pan Konstanty Radziwiłł, sekretarz Naczelnej Rady Lekarskiej. Witam, szczęść Boże. Dobry wieczór. Dzisiaj Trybunał Konstytucyjny zajmował się klauzulą sumienia, klauzula, która jest wpisana do przepisów prawnych dotyczących wykonywania m.in. zawodu lekarza. Panie doktorze, Trybunał uznał, że przepis nakazujący lekarzowi, który powołując się na klauzulę sumienia odmawia dokonania tzw. aborcji i wskazuje, musi wskazać innego lekarza, jest niekonstytucyjny. Cieszy się pan z takiego werdyktu Trybunału? Bardzo się cieszymy. No, muszę powiedzieć tak, że z jednej strony Naczelna Rada Lekarska w momencie, kiedy złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego z prośbą o zbadanie konstytucyjności tego, nie miała wątpliwości co do tego, że te przepisy są niekonstytucyjne. Natomiast no, w dzisiejszych czasach różnych rozstrzygnięć można się spodziewać i sądy, a Trybunał Konstytucyjny jest w końcu sądem, rozstrzygają czasem nie do końca tak, jakbyśmy się tego spodziewali. Tym razem zdarzyło się inaczej i jesteśmy rzeczywiście szczęśliwi, bo to nie jest tylko dobra wiadomość dla lekarzy, ale bardzo podkreślam mocno, że to jest moim zdaniem dobra wiadomość dla pacjentów, którzy oczekują nie tylko fachowego lekarza, ale również lekarza o zintegrowanej osobowości, który gdzieś z tyłu, oprócz rąk i głowy, ma za sobą refleksję etyczną. To jest bardzo ważne. Dzisiaj podczas tej rozprawy, między innymi naszej reporterce, udało się nagrać taką oto wypowiedź, gdzie jeden z przedstawicieli świata prawniczego, ale występujący w imieniu lekarzy, mówi tak, że bardzo możliwe, że przyczyną wzrostu zabiegów, wzrostu z aborcji, tak zwanych aborcji, czyli zabicia dzieci, jest to, że lekarze od sprawy profesora Chazana bali się odmawiać wykonania tego świadczenia medycznego, jak to się w nomenklaturze używa, właśnie z obawy o utratę pracy. Oczywiście w takich sytuacjach, jaka spotkała pana profesora Bogdana Chazana, można się spodziewać dwóch rodzajów skutków, bo z jednej strony można powiedzieć, poniósł klęskę, wyrzucono go z pracy, prawda? Ale z drugiej strony ja bym nie przeceniał też takiego punktu widzenia. Mam jednak wrażenie, że ta cała historia, mimo że można powiedzieć dla pana profesora Chazana tak na pierwszy rzut oka skończyła się źle, to wydaje mi się, że jednak też zwróciła uwagę bardzo wielu ludziom, w tym także lekarzom, na ważność tej sprawy. Skoro jest człowiek, który jest skłonny ryzykować bardzo dużo dla takiej sprawy, to znaczy, że ta sprawa jest bardzo ważna. A jeśli robi to autorytet, a profesor Bogdan Chazan jest autorytetem w środowisku lekarskim, to wydaje się, że no, dla wielu ludzi, w tym także dla młodych lekarzy, także lekarzy ginekologów, położników, ta postawa moim zdaniem też była zachętą do odważnego postawienia sprawy. A dzisiaj można powiedzieć, okazuje się, że mamy rację. Panie profesorze, ten dzisiejszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, to jaki jest sygnał dla przeciętnego obywatela, dla nas, właściwie dla nas wszystkich? No, przede wszystkim taki, że instytucje powołane do tego, aby chronić życie, ratować życie, pomagać człowiekowi, który jest chory, rzeczywiście to zadanie będą spełniać, ponieważ pamiętajmy, że przez długi czas żyliśmy w świecie utopijnym, gdzie następowało odwrócenie znaczeń słów. Czyli to, co miało być narodowe, było antynarodowe, a to, co było skierowane na to, żeby właśnie ratować życie i zdrowie, służyło również zabijaniu. I stąd tak ważne jest to jakby odświeżenie tego pola semantycznego, pola znaczeń i wartości, że czujemy się jako członkowie społeczeństwa po prostu bezpieczniejsi. Kiedy była dyskusja, to była bardzo burzliwa dyskusja w mediach, ale nie tylko w mediach, wokół sprawy profesora Chazana, wokół odwołania pana profesora, wówczas pojawił się taki głos w jednym z mediów. Jeden z dyskutantów powiedział, że on boi się lekarzy sumienia.
panie profesorze, pan też bałby się lekarzy, którzy powołują się na sumienie? Sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana, dlatego że nie wystarczy samo sumienie. Sumienie musi być prawidłowo wychowane, ukształtowane. Bo czasami ktoś może się mylić, postąpić zgodnie z sumieniem i zabić innego człowieka. Więc tutaj trzeba bardzo uważać, że obok sumienia, które jest jakby tym, co otrzymuje człowiek jako pewien dar Boży, pozwalający mu na to, żeby prawidłowo czytał dobro i zło, ale to dobro i zło, ono może być w zawirowaniach życia, może być bardzo pokomplikowane i w związku z tym potrzebna jest również nie tylko kultura moralna, ale kultura intelektualna, która pozwoli na to, żeby prawidłowo odczytać dobro i zło w każdej konkretnej sytuacji. Panie doktorze, a jak to wygląda w przypadku lekarzy? Lekarze oczywiście odbywają bardzo trudne, ciężkie studia medyczne. Czy wśród tej wiedzy o ciele ludzkim, o poszczególnych chorobach, sposobach leczenia tych chorób, czy jest dostateczna ilość czasu na to, aby ukształtować sumienie tych młodych lekarzy tak, aby rzeczywiście ono było, funkcjonowało prawidłowo i aby można było takiemu lekarzowi zaufać? No cóż, ja myślę, że trudno oczekiwać, że nawet w ciągu długich studiów i ciężkich studiów, jakimi są studia medyczne, można wychować człowieka, prawda? Ale w każdym razie wydaje się, że szczególnie po dzisiejszym dniu widać wyraźnie, że zapis między innymi kodeksu etyki lekarskiej, który w swoim artykule 4 mówi, że lekarz powinien być wolny w wykonywaniu swojego zawodu i podlegać wyłącznie aktualnej wiedzy medycznej i postępować w zgodzie ze swoim sumieniem, że to nie są puste słowa. Myślę, że coraz bardziej doceniamy to, że medycyna to nie tylko wiedza, oczywiście bardzo duża wiedza jest potrzebna, to nie tylko praktyczne umiejętności, sprawne ręce, umiejętność stosowania leków, metod diagnostycznych, ale także inne atrybuty profesjonalizmu. I takimi atrybutami profesjonalizmu coraz bardziej widać, że jest między innymi to są tak zwane umiejętności miękkie, czyli mówiąc krótko, umiejętność porozumiewania się z drugim człowiekiem. To jest coś, czego też nie do końca można się tak po prostu nauczyć w biegu, prawda? To jest coś, czego się zdobywa, co się zdobywa wraz z doświadczeniem. I wreszcie ta ostatnia rzecz, chociaż ona tak naprawdę jest pierwsza, to jest właśnie zgodność oczywiście z prawidłowo ukształtowanym sumieniem, ale w ogóle, prawda, że coś takiego jak etyka lekarska to nie jest jakiś dodatek, to nie jest coś, co ewentualnie można przytoczyć na jakimś spotkaniu, konferencji, ale to jest również kwestia codziennej praktyki każdego z nas, każdego z lekarzy. I myślę, że tak naprawdę, jeżeli pacjenci mogą coś ocenić, to oczywiście z jednej strony po wynikach, statystykach i tak dalej mogą oceniać wiedzę i profesjonalne umiejętności praktyczne, ale to, co ciągnie pacjentów do lekarzy, do danego lekarza, co pozwala mu im powiedzieć, to jest dobry lekarz, to są właśnie te inne umiejętności. To jest z jednej strony umiejętność porozumiewania się takiego człowiek-człowiek, ale przede wszystkim coś, co najtrudniej zmierzyć. Krótko mówiąc, lekarz musi być dobrym człowiekiem, a żeby być dobrym człowiekiem, to musi postępować zgodnie właśnie z nakazami sumienia. I jeżeli ktoś to neguje, to nie rozumie medycyny po prostu. Dzisiaj też podczas tej rozprawy i w czasie ogłaszania wyroku z ust sędziów wpadła taka myśl, takie zdanie, że wolność sumienia każdego człowieka jest kategorią pierwotną. Panie profesorze, jakby pan jeszcze skomentował to zdanie, ono jest chyba dość istotne, bo to nie tylko chodzi o lekarzy już w tym przypadku. No, to chodzi o każdego człowieka, dlatego że tym różnimy się od zwierząt, że posiadamy sumienie, czyli potrafimy odróżniać dobro od zła. I w tym momencie takie stwierdzenie Trybunału może rzeczywiście cieszyć, dlatego że w czasach coraz większego relatywizmu, kiedy pojawia się ta kategoria ludzkiej godności, w kontekście właśnie sumienia, ona nabiera pewnej mocy. I dlatego sformułowanie, w którym podkreślona jest ta wartość sumienia jako tej kategorii pierwotnej, jest czymś naprawdę znakomitym i do tego trzeba będzie się po prostu odwoływać. Też te wyroki, które zapadają w Trybunale Konstytucyjnym, one
też oddają pewien sposób patrzenia na świat poszczególnych sędziów. Jutro rozpoczyna się ostatnie posiedzenie tej kadencji, ostatnie posiedzenie Sejmu, na którym mają być wybrani nowi sędziowie. Będzie prawdopodobnie wybranych 5, a powinno być wybranych 3, bo kadencja 2 sędziów upływa, jednego w grudniu, także jest jeszcze czas na wybór. Mogliby tego dokonać nowi posłowie. Panowie, czy ten zabieg, który stosuje Platforma Obywatelska, bo to jest decyzja właściwie marszałek Sejmu, nie będzie jakimś sposobem też ukierunkowania i ograniczenia jakby tego spektrum politycznego w Trybunale Konstytucyjnym? Ja muszę powiedzieć, że z wielkim niepokojem obserwuję te działania i oczywiście należy wierzyć, że każdy sędzia Trybunału Konstytucyjnego kieruje się wyłącznie własnym rozeznaniem, wiedzą prawniczą, no również refleksją etyczną, prawda? Natomiast no, wiemy z praktyki, że jednak tak jak inni ludzie, oni też podlegają różnego rodzaju naciskom i ten, kto rekomenduje danego kandydata, w jakimś sensie no, wpływa też na to, kim są ci sędziowie. Muszę powiedzieć, że ze względu na wielką wagę rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego, który można powiedzieć jest takim superparlamentem w naszych warunkach, ponieważ to ostatecznie ono rozstrzyga, czy jakaś ustawa, czy jakiś zapis ustawy ma rację bytu, czy też nie, że w tej sytuacji zostawienie takiej jakiejś przynajmniej niepewności, ja już nie chcę rozstrzygać tak do końca, prawda, czy rację mają ci, którzy mówią, że można wybrać, czy ci, którzy nie. Ale w takiej sytuacji niepewności sądzę, że byłoby naprawdę znacznie roztropniej, gdyby pozostawić ten wybór części posłów następnemu parlamentowi, choćby po to, żeby pozostawić tę zasadę no, tego wielkiego autorytetu tego ciała, jakim jest Trybunał Konstytucyjny. Jeśli ten wybór będzie skażony jakąś niepewnością, jakimś podejrzeniem, że został dokonany nieprawidłowo, no to co z tymi rozstrzygnięciami później? One będą też kontestowane. To jest, muszę powiedzieć, coś, co nazwałbym psuciem państwa. Panie profesorze, czy to może też być odbierane jako właśnie przyszłe wyroki i decyzje Trybunału będą oceniane w tym świetle jednak tych decyzji jutrzejszych albo piątkowych? No, na to trzeba popatrzeć w szerszym kontekście tak zwanej demokracji zachodniej. Na przykładzie choćby Stanów Zjednoczonych, gdzie Sąd Najwyższy pełni taką rolę jak u nas Trybunał Konstytucyjny. I w tej chwili jest on zdominowany przez przedstawicieli lewicy i w związku z tym oni głosując większością przewracają sens podstawowy Konstytucji Amerykańskiej. Czyli tutaj istnieje dalekosiężne niebezpieczeństwo, że demokracja ostatecznie będzie kontrolowana przez Trybunał Konstytucyjny, który będzie posiadał jakieś uwikłania polityczno-ideologiczne. Dlatego tutaj jakby ukazanie i obrona tej demokracji prawdziwej, a nie sterowanej i manipulowanej jest bardzo ważna, dopóki my jeszcze mamy nad tym jakąkolwiek kontrolę, również jako wyborcy. Panie doktorze, pan zdecydował się wejść do polityki. Jest pan kandydatem do Senatu, kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, chociaż pan w partii nie jest. Będzie pan kandydował w tym okręgu podwarszawskim, powiaty Otwocki, Piaseczyński, Pruszkowski i Grodzisko-Mazowiecki. I pan też jest wymieniany jako osoba, która może zostać ministrem zdrowia, pod warunkiem, jeśli Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory. Panie doktorze, czy w ogóle jest sposób na to, aby naszą służbę zdrowia uleczyć? Bo wiele było reform, różne sposoby, różne. Ja wiem, że jest mało czasu i właśnie to pewnie tak było kilka audycji. Na zegarek i co można powiedzieć w ciągu paru minut. Czy jest taki sposób, który rzeczywiście, czy to jest rzeczywiście brak pieniędzy, główna bolączka naszej służby zdrowia? Panie redaktorze, z całą pewnością bez zasadniczo większego finansowania nie da się uzdrowić służby zdrowia, więc to jest, odpowiadając na pytanie pana,
pierwsza sprawa, którą trzeba zmienić. Oczywiście trzeba być odpowiedzialnym i z dnia na dzień tego się nie da zrobić, zwłaszcza, że mówimy no, o co najmniej 30-40 miliardach złotych rocznie i po prostu trzeba to rozpisać na 2-3 lata i pokazać, jak to się teraz modnie mówi, mapę drogową dojścia do finansowania, które będzie na poziomie minimum 6% produktu krajowego brutto. Dzisiaj mamy 4 z kawałkiem. Ale to jest tylko oczywiście jeden z etapów, czy jeden z elementów tej naprawy. Ja myślę, że nie wchodząc w szczegóły, należy odejść od czegoś, co jest bardzo niedobre w ostatnim czasie, mianowicie komercjalizacja, prywatyzacja i takie zupełnie bezrefleksyjne przekonanie rządu w ciągu ostatnich 8 lat, że niewidzialna ręka wolnego rynku załatwi za państwo to, co powinno państwo zrobić w służbie zdrowia. Ale co to znaczy, panie doktorze, odejść od komercjalizacji? Bo w tej chwili mamy taką sytuację, że na przykład są prywatne szpitale, prywatne przychodnie, które mają kontrakty z NFZ-em. No i to bardzo czasami różnie to wygląda i czasami niekoniecznie z korzyścią dla pacjenta i też systemu. To znaczy przede wszystkim planować, rozpoznać potrzeby zdrowotne w oparciu o tak zwane mapy zdrowotne, a następnie planować sieć placówek, które będą w stanie to zabezpieczyć. Przede wszystkim opierając się na placówkach publicznych, ale oczywiście wspierając się także tymi, które są prywatne. Jeśli wspomina Pan o tej prywatyzacji, czy o prywatnych placówkach opieki zdrowotnej, to trzeba powiedzieć tak. No, mamy do czynienia z dwoma rodzajami tych placówek. Jedne są takie, które prywatny inwestor zbudował, wyposażył, prawda, zorganizował i w tym nie ma nic złego. To jest taki sam, można powiedzieć, biznes jak każdy inny. Natomiast gorzej, jeżeli ta komercjalizacja czy prywatyzacja dotyczy publicznych placówek, które no, całe życie, całą swoją historię były publiczne, a teraz raptem są prywatne albo w części prywatne. Tutaj muszę powiedzieć, że trzeba być niesłychanie ostrożnym, bo odchodzimy przede wszystkim, jeżeli w ogóle mówię o odejściu od tego rynkowego rozwiązania, to trzeba powiedzieć tak. Większość zachodnich demokracji, nawet w tych krajach, gdzie rynek oczywiście dominuje w gospodarce, służbę zdrowia raczej chroni przed rynkiem, niż wpuszcza ją w rynek. Co mam tutaj na myśli? No, nie może być tak, że dzisiaj szpital, w tym także publiczny szpital, ma przede wszystkim na celu równowagę finansową albo wręcz dodatni wynik finansowy, a nie realizowanie misji, jaką jest leczenie chorych będących w potrzebie. To jest coś zasadniczo nieprawidłowego, co prowadzi do skandalicznych sytuacji, gdzie na przykład osoba nieuprawniona, nie mająca odpowiedniej ilości pieniędzy, jest pozbawiona możliwości dostępu do opieki zdrowotnej. Przy okazji, jeżeli mówię o tych uprawnionych, nieuprawnionych, trzeba odejść od regulacji, która dzisiaj zakłada, czy powoduje, że prawie 2,5 miliona Polaków nie jest ubezpieczonych. I to nie są tylko ludzie, którzy nic nie robią i są tak zwanymi niebieskimi ptakami, ale to są na przykład młodzi ludzie, którzy pracują na umowach śmieciowych, których jest cała wielka armia w Polsce i oni nie mają dostępu do opieki zdrowotnej w publicznym systemie. To jest jakiś skandal i to są no już takie naprawdę w bardzo telegraficznym skrócie sprawy, które trzeba zmienić. Panie profesorze, bardzo często się mówi, że usługi medyczne, świadczenia medyczne i tak dalej, chyba też gdzieś nastąpiło jakieś zapomieszanie pojęć w tej obszarze pojęciowym jest też próba zmiany myślenia o służbie zdrowia, bo już właśnie nie mówi się służba zdrowia, albo jeśli się mówi, to bardzo rzadko. Tak, to znaczy zanikło to pojęcie pracy lekarza jako pewnej misji i służby drugiemu człowiekowi. To się zrobił biznes plus właśnie taki język technokratyczny, który jakby nieomal z konieczności wprowadza lekarzy w stan taki, że oni czują się jakby niepewnie, że nie mogą całym sercem pomagać komuś, kto jest chory, tylko wpychani są właśnie w taki system, który powoduje, że następuje tak zwana jakby depersonalizacja. To już mechanizmy działają, administracyjne, rynkowe, takie, siakie. Natomiast to, co stanowiło właśnie istotę sztuki lekarskiej,
którą prezentował w II wieku po Chrystusie Galen, i on właśnie mówił o tym kontakcie międzyludzkim jako najważniejszym, który ma największą siłę sprawczą, żeby człowiek był zdrowy, to gdzieś zanika. Czyli my musimy po prostu odzyskać etos lekarza w ramach naszej cywilizacji stanowiącej dzięki Kościołowi katolickiemu ciągłość w stosunku do tradycji grecko-rzymsko-chrześcijańskiej. To panie doktorze, na koniec jeszcze zadam pytanie, czy w związku z tym powinno odejść się od obecnego systemu na przykład kontraktacji usług medycznych, prawda? Że szpitale podpisują umowy, kontrakty z NFZ-em. Jak to powinno, bo chyba to determinuje tak naprawdę ten system, że lekarze muszą się później rozliczać i tak dalej. Wie pan, z dużą ostrożnością trzeba mówić w ogóle o reformowaniu, bo to nie może być rewolucja z dnia na dzień. Myślę, że docelowo rzeczywiście należy odejść od kontraktowania procedur medycznych. To a propos tego, o czym pan profesor mówił. Dzisiaj mamy świadczeniodawcę lekarza, świadczeniobiorcę pacjenta i procedurę, którą lekarz wykonuje w stosunku do świadczeniobiorcy. To tak nie powinno być. Powinno być znacznie więcej koordynacji i raczej kierunek na opiekę całościową, a nie na wykonanie procedury, bo wykonanie procedury czasem może się okazać wcale niekorzystne dla pacjenta, który choruje w sposób, który wymaga długofalowej opieki, który wymaga właśnie koordynacji jednego z drugim, i niekoniecznie ta pojedyncza procedura, interwencja, zabieg jest tym, co jest najważniejsze. Także wydaje się, że rzeczywiście w tym kierunku również powinno iść płacenie za świadczenia zdrowotne, żeby raczej płacić za opiekę niż za wykonanie pojedynczej procedury. Bardzo panom dziękuję za rozmowę. Musimy kończyć, czas antenowy już dobiegł końca. Kończyć musimy rozmowę. Dziękuję pięknie. Gośćmi naszymi dziś w dzisiejszym wydaniu Polskiego Punktu Widzenia byli panowie, pan Konstanty Radziwiłł, sekretarz Naczelnej Rady Lekarskiej. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. I profesor Piotr Jaroszyński. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję państwu za uwagę. Polski Punkt Widzenia już jutro, początek 21:40. Teraz życzę dobrej, błogosławionej nocy z Panem Bogiem.